Dzień dobry wszystkich serdecznie, zarówno na YouTubie, jak i na streamie. Proszę Państwa, witamy w Home Story Cup 11. Ostatni Home Story Cup w tym miejscu się właśnie będzie odbywał teraz, bo następny, jak coś, no, będzie już przeniesiony do nowej lokalizacji, gdzie to będzie już jak coś 12 Home Story Cup. Trochę większej, aktualnie mają 200 metrów kwadratowych mieszkanie. Przeniosą się do chyba 600, żeby to było. Tam będzie bar, miejsce do oglądania. Nie wiem, czy basen będzie, bo zapewne jak basen był, ale ogólnie, że będzie ciekawie. Ostatni Home Story Cup zaczynamy po stronie lewej. W kolorze niebieskim jest Daisy, po stronie prawej jest tu, oczywiście ostatni w tym miejscu, historyczny. Dzisiaj będzie grał Polak, będziemy mieli Elazera, ale to dopiero koło godziny 20-21, znając szczęście. Jeżeli chcielibyście dostać drabinkę, wykrzyknik B na stronie przeniesie Was na Wikipedię. Likwipedię dokładnie, a nie Wikipedię. I tam możecie zobaczyć drabinki. Kto gra? Gra grupa A, Snud, Jadon, Harsern i Daisy. Grupa A, Sarksti, Showtime, Ptik Drogo i Broski. Jakbyście nie wiedzieli, kto jest Broski, jest to jeden z widzów Take TV, który za 1000 czy za 2000, chyba za 1000 dolarów, kupił sobie miejsce w turnieju i ogólnie przyjedzie, może się tam bawić z innymi graczami. To było po prostu, no, Home Story Cup był zbierany przez Kickstartera. 17,5 tysiąca, prawie 18 tysięcy dolarów zostało tutaj zebrane i jasne, spoko, dosyć fajnie, przyjemnie, prawda? No, brakowało im trochę, żeby domknąć budżet. Po raz pierwszy chyba od dawien dawna Home Story Cup nie jest sponsorowany przez XMG. Sponsorów widzicie u dołu: Kinguing, Need for Seed, Mifcom.de, Azio, Take TV Ultras i Blizzard Entertainment. Przy czym punkty są tutaj do WCS-a rozdawane? Tak się zastanawiam w tej chwili. Nie widzę, żeby punkty były. No to może i dobrze. Jeżeli chodzi o nagrody, przyjrzyjmy się, jak to wygląda. 25 tysięcy dolarów w puli. Miejsce pierwsze 10 tysięcy dolarów, miejsce drugie 6,5 tysiąca, miejsce trzecie, czwarte 2,5 tysiąca, miejsca 875 dolarów. Tak to wygląda. I jakbyście chcieli jeszcze sobie pogłosować na graczy, to zerknijcie na czat. Na razie sprawdzamy bota. Jeżeli okaże się, że bot dobrze działa i nam nie zdycha, to jakieś nagrody na dzień jutrzejszy może znajdziemy. Żeby było przynajmniej ciekawie. Mamy cały dzień, jeżeli chodzi o Home Story Cup. Myślę, że koło godziny 24 najwcześniej to się zakończy. Chociaż nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek dzień Home Story Cup zakończył się przed północą, a zwykle z powodu problemów. No, ale mają to już 10 edycji za sobą organizatorzy, więc może uda im się bez jakichś dziwnych opcji rozegrać to wszystko. Pierwsze dwa Heliony zaczęły już harasować, przypiekać ekspansję. Mało prawdopodobne, że to się uda, a w tym momencie widzę się demkę Roachy tworzonych przez Snuta i będzie on się szykował, żeby lekką presję tutaj nałożyć. Zastanawiam się, czy będzie w stanie coś większego z tym zrobić. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nercio zakwalifikował się do dzisiejszego turnieju, ale postanowił nie jechać. Zamiast niego jedzie Elazer, który w kwalifikacjach zajął drugie miejsce, przegrywając z Nerciem. Czemu Nercio nie jedzie? Chyba nie chce się tam tak naprawdę bawić. Ogólnie Nercio odpuszcza sobie wszelkiego rodzaju lany, które są w Heart of the Sword. W Legacy of the Void mówił, że będzie więcej grał. Teraz nawet mu się nie chce za bardzo grać. Ruszają te Roachy. Bailing Nest jest dorzucony, spróbuje się za chwilę bronić tu Daisy. Ma już Banshee, to mu bardzo pomoże. Dwa bunkry są dorzucane. A zobaczcie, że w tym samym momencie trwa dronowanie i dorzucony jest kolejny tutaj grzecznie ładny Turbine Evolution Chamber jest dorzucany. Bailing Nest jeszcze nie ma. Trochę chyba tutaj Snoot timing zepsuł, szczerze powiedziawszy. Udało mu się 7 jednostek zabić, przebija się do środka, ale tu był lekki błąd ze strony Daisy'ego. Nie wycofał jednostek do drugiego bunkru, tam tutaj może jeden Maruder siedzi, więc coś, co powinno się skończyć tragiczną porażką Snoota, nie najgorzej na razie wygląda, bo tam był pełen bunkier. No i schowała się tylko jedna jednostka. Ilu Marinesów zostało zabitych? Trójka Marinesów.
troszeczkę za dużo, 7 SCV-ek, no ale jakby nie patrzeć, są też naprawdę mocno, ostro stracił. Brakowało mu tego Baneliness, brakowało mu Bane'ów, żeby się od razu przez to wszystko przebić. Wielka, wielka szkoda, mogło być o wiele łatwiej. No ale cóż, Banshee podwójne już się zbiera, zobaczmy ile tego tu, 8 zabitych jednostek, na razie żadnego spora nie widać z przodu, będzie atakowany pierwszy Roach, tu trzeba uważać, żeby nie stracić Evolution Chamber, no i to jest 8 zabitych jednostek przez to Banshee, niech to będzie 8 Roachy, to już to bardzo by bolało. Oddziały Helionów razem z niewielkim oddziałem Maruderów, to wszystko spróbuje za sekundę zaatakować, 3 Marudery, 6 Helionów, podwójne Banshee, spora nie ma żadnego z przodu, tu byłoby fajnie przesadzić spora, ale jeżeli go przesadzi, to musi uważać raz na Marudery, a dwa na... Aha, teraz trzeba się wycofywać, dronki będą miały lekki problem, atakowane jest Banshee, Banshee będzie najbardziej niebezpieczne w tym wszystkim, no to nie można atakować tylko i wyłącznie Queen, tu gdzieś spor. Biedny Overlord, ale na razie ładna obrona ze strony Snuta, bez jakichś większych strat, bez większych tragedii, 4 drony zabite, walczy Lingami aktualnie z Maruderami, nie udało się tego dobić, ale w sumie zmusił tutaj Snutdejszego do przegrupowania się. Gdzie jest ta armia? Jaka jest armia? To jest tylko 3 Roachy, nic więcej oprócz 3 Roachy, nie wiem na co liczy teraz Snut, ale niech zapomni. Widać, że trzecia baza jest przejmowana za sekundę, będzie szło się kolejny atak, to jest już trzeci zamordowany Overlord, drugi pokazuje nam Unit Lost, z zimną krwią, zestrzelony z przestrzeni powietrznej. W sumie za każdym razem jak widzę Overlorda, który ginie, przypomina mi się lekka animacja, filmik między misjami z Warcrafta 2, gdzie Zeppelin jest zestrzeliwany przez ludzi z katapulty orków. Bardzo fajnie zabił fasta przy katapulcie, zobaczył, o, leci sobie cel, no to zrobimy jedno wielkie kabum. Pojedynczy pierwszy Baning poświęcił się w sprawie, kolejna dwójka jeszcze się przypiekła, żeby ładnie kadzidło pachniało. Roachling Bane, do tego 3 Queeny. Ja naprawdę nie widzę, jak może się tutaj obronić Deishi. Ja po prostu tego nie widzę, musiałby idealnie połączyć się Bane'ami. To nie było idealne połączenie się Bane'ami, zostaje mu jeszcze tylko niewielki oddział, poczekasz, w sumie bardzo ładnie teraz zaszedł, oj, może być ciekawie, to są dobre połączenia na razie, minku żadnych nie ma, przegonił przeciwnika, 18 lingów tworzonych, Banshee zostało zestrzelone, to były dobre połączenia, to naprawdę były dobre połączenia, ale za mało tego wszystkiego po prostu jest, są potrzebne jak coś kolejne Bane'y, których nie uświadczymy, za to zostały 4 Queeny. No muszą dronki uciekać, lingi spadać, tu są banelingi potrzebne, bez banelingów nie ma co nawet podchodzić, co najwyżej lingi mogą przechwycić nowe, świeże oddziały, Snut jest w dużych tarapatach, ten jego atak nie zadziałał tak jakby chciał, upgrade 1-1 po obu stronach, ale Snut po prostu nie jest w stanie wygrać z Deishi i mamy 1-0. Zaczynamy mapę numer 2, po stronie prawej w kolorze niebieskim jest Deishi. Po stronie lewej natomiast jest Liquid Snoot Homestar Cup, mapa numer 2 w meczu numer 1. Przy okazji, tak, jestem oficjalnym komentatorem Homestar Cup, oficjalnym polskim komentatorem Homestar Cup. Jakby ktoś nie wiedział, jest tych języków jeszcze parę sztuk. O, ukradli mi to, co chciałem zobaczyć. Jak chcecie inne gry widzieć, wpadnijcie na home, na teamliquid.net i po stronie prawej znajdziecie jeszcze inne streamy. Jest stream niemiecki, francuski, czy główny niemiecki to jest tak naprawdę po angielsku aktualnie. Za parę minut powinien wystartować stream B, czyli Baystrade TV, jeśli się nie mylę. Rifkin i Zombie Grab będą komentowali, nie wiem czy na swoim streamie, czy na po prostu kanale Baystrade TV 2. Coś w tym stylu, no nie bardzo wiem, na czym oni się tam oczywiście pojawią, ale to niedługo zobaczymy. No jest o tyle przyjemne, że mogę wskakiwać do której tylko chcę gry.
bo w sumie jestem jedynym polskim komentatorem. Ogólnie chyba nikt z Polski nie komentował Homestoryka pod jakieś 4 czy 5 edycji, ale mi to nie przeszkadza, jestem zadowolony z tego względu, przynajmniej tą imprezę mam dla siebie. Aha, dobra, żarty żartami, pierwszy Reaper już się pojawił, zaczął nakładać tą lekką presję, prawie dronkę zabił, przy czym prawie robi wielką różnicę, jeszcze tutaj leciutko ostrzeliwuje. Przyjrzyjmy się, pojawiły się linki, więc Reaper powinien się stąd ewakuować. Trochę szkoda w pewien sposób tego snuta, no ale widać, że timing mu się całkowicie zepsuł. Za późno postawił Baneling Nest. Nie miał żadnych Banelingów, udało mu się przez to wszystko przebić, ale Deishi nie czekał, nie pozwolił przeciwnikowi się rozrosnąć. Po prostu zebrał się do lekkiej agresji, nie ryzykował nie wiadomo jak głupio, po prostu nie tracił jednostek, a potem sprzedał miazgę. No ale te dwa Reapery jeszcze chcą coś tu ciekawego złapać. Przyjrzyjmy się, jakaś dronka. O! Prawie. Jest, prawie robi wielką różnicę. Kiltat. Dobra, jeden Reaper będzie zabity. Może drugiego się uda zastrzelić. Tak też jest. Dwa Reapery padły za dronkę i Linga. Średnio to opłacalne. Owszem, tam chwilę drony nie wydobywały, ale to było 2-3 sekundy, więc też tak średnio to wszystko wychodziło. Co panie Reaper tutaj ciekawego wykombinujesz? Na razie Reaper sobie co najwyżej lekko pokrążył. Pod Double Expand ze strony Deishiego i to byłby idealny moment dla Snuta, żeby właśnie jakąś wcześniejszą agresję nałożyć, o ile oczywiście Deishi nie pomyśli znowu o Banshee. Jeżeli będzie Banshee, no to wtedy te Roach'e Bane'y średnio działają. No w którymś momencie Banshee w końcu już wyczyści te jednostki. Co ciekawe, nie mamy jeszcze żadnego walla, oby Deishi o tym nie zapomniał, bo to dużo do nieszczęścia naprawdę nie potrzeba, wystarczy niewielkie przejście, jak chociażby nie wczoraj Miszu, czy przedwczoraj to chyba było Miszu, nie zamknął sobie wejścia do bazy, skończyło się to obiegnięciem Lingów i przegranym meczem przez to. Przegrał tamten mecz? Chyba przegrał tamten mecz. Przecież nie pamiętam dokładnie, ale to chyba był ten, który przegrał. A mógł zabić, a mógł wygrać. Ja też zachęcam do komentowania spotkania na czacie. Nie krępujcie się tego robić. No i jeszcze małe przypomnienie. Na Souls mamy Full HD 60 FPS-ów. Przynajmniej tak jest wysyłany obraz. Chyba, że Twitch coś psuje bardzo mocno. Co się dzieje? Podwójny Evolution Chamber i dlatego Spine dorzucony. Reaper co najwyżej zeskautował, zobaczył. Aha, dobra, jest, słuchajcie, jest trzecia baza, nie ma się czym przejmować. Trzecia baza sobie grzecznie tutaj czeka. 12 lingów, Spine na środku. Zastanawiam się, o czym będzie myślał dalej Snut. Przesada Spine'a naprzód. Okej. Okay. Już jest. Już dostawione. 3-5 Helionów szykuje się do nałożenia presji. One będą świetnie atakowały Lingi, bo Lingi to jednostki lekkie, a Heliony dodatkowo wrażenie tam zadają. Zadają, jest Spine. Ciekawe, czy zobaczymy. Zobaczymy coś tak pięknego jak Helbaty. No nie ma na razie jeszcze armory. Z tego co widzę, jest wytworzone, więc nie bardzo próbuje tu przybiec swoim Helionami Deishi coś, ale nie wychodzi. 4 Queeny, nie ma opcji. Wydaje mi się, że w standardowej grze makro, gdzie żadna ze sobą nie cheezuje, Snut ma przewagę. Snut leci do Korei, będzie tam grał. Będzie grał, będzie próbował coś ugrać. Nie, nie mam nic przeciwko temu, niech spróbuję. Europejczycy w Korei zawsze to się mile ogląda. Pierwszy Helion zestrzelony. Lekki błąd tutaj, gdyż jego nie przypilnował tego, co się dzieje na mapie. Ler. Buduje ler i pozbył się ler. No, Snut już wcześniej tworzył jedno ler, więc tu był ewidentny lekki misklik. No niepotrzebny, byłoby podwójne. Za to dodatkowa haczerka dostawiana. Dzięki temu będzie mógł produkować więcej jednostek. Dla tych nowych, którzy StarCraftem się za bardzo nie interesują, chciałbym przypomnieć, że... Dlaczego ja po stronie prawej widzę to wszystko? Nie powinienem tego widzieć chyba. Chwila, moment. Aha, dobra. To już czaję. Mamy lekki podgląd. Dawać mi takiego, który będzie, jest świetnym fankiem, który jest świetnym obserwatorem. Ej, no w sumie dobrze to wygląda. Mamy podgląd na ilość jednostek.
Witam też przy okazji CSG, siema, bardzo miło to, co jedziemy do Kolonii na Gamescom, jak dostanę akredytację, ale może o tym nie teraz. Centrifugal Hooks ze strony Snuta, Lingi, Bane, a do tego wszystkiego z czasem Mutalins. Ale wracając, informacje dla początkujących, tych, którzy nie znają za bardzo StarCrafta. Mamy dwa rodzaje surowców, minerały i gaz, ale Zerg ma dodatkowy rodzaj surowców, o którym musimy pamiętać. Są to larwy, z których produkuje się albo armię, albo jednostki wydobywające. W tym momencie to się nazywają ładnie, pięknie drony, ale o tym może za chwilę, bo szykuje się drop do bazy. Snuta, dwa pełne medivaki, pełne marinesów wyskakują. Zobaczymy, jakie będą tutaj straty. Będzie obiegnięcie lingami. Tu Queen jest potrzebny, żeby spróbować medivaka zestrzelić. Są banelingi, ale zobaczcie, te bane nie przeszły jak trzeba. Miały lekki problem, lingi wpadają do środka pod wydobycie, chyba też się coś przydostało. Dwie miny wystrzelił za dwoma lingami, średnio to było opłacalne. Jeszcze jednak trzeba bronić bazę, 7 dronek zabitych, 8, 9 już jest, doszliśmy do 10. Dobry atak, próba zestrzelenia medivaka, ależ niewiele brakuje, żeby medivak padł. To udał, jest bardzo fajny atak, przynajmniej coś lingi zrobiły, próba zniszczenia tej ekonomii. Heliony idealnie zostały złapane. I nieco CTSG jeszcze nie dostałem, czekam aż dostanę informacje. Trzymam. I jeden link pozostał, żeby zagryźć muła. Jeżeli Terran traci swoje SCV-ki, to nie jest taki wielki problem, bo on w każdej chwili, jeżeli posiada oczywiście odpowiednią ilość energii, może energii na głównie swoich budynkach, może wezwać muły, które w ciągu paru minut wydobędą mu sporawe ilości minerałów. Właśnie wszystkie miny zostały aktywowane, pojawia się już Overseer, który pozwoli zobaczyć zakopane jednostki. A i tam jedna mina akurat wystrzeliła. No i przede wszystkim cel numer jeden to rozwalić jak najwięcej tego eko. Średnio to wychodzi, zobaczcie też co robi aktualnie Snut. Snut tylko i wyłącznie lingi i Pejny, atak z dwóch stron, po jednym medlaku nas na bazę. Snut ma trochę problemów z tym wszystkim, żeby to ogarnąć. Upgrade ma 1-1, plus 1 do obrony, za chwilę zaskoczy. No nie było tutaj mutalisków, nie ma mutali, więc medivaki mogą gdzieś tam sobie grzecznie leżeć. Tu nie ma problemu, żeby czekały gdzieś z boku. Będą czekały gdzieś z boku jeszcze raz. No i nie by było na tyle. Jeżeli chodzi o te dropy. Przerzucony spine, zobaczmy, 22 harwestery zniszczone u Zerga, u Terana tylko i wyłącznie 14, ale to jest bez znaczenia, że tylko 14 sobie padło. Mogło być tego... To są muły. Nic stąd, nie zowąd, rzuca muły i wydobycie na minutę, mimo iż więcej harwesterów ma Snut, to jest 2400 minerałów dla Terana momentami, do 2100-2200. Jest w tej chwili. I jeszcze informacja, to nie jest restream, ale Emil korzysta z najlepszego obserwatora aktualnie na rynku, jednego z chyba najlepszych w historii, którym jest Francis Funka, i on pokazuje, co się dzieje w grze, i ja mogę się rozwalić na fotelu i komentować. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Lepiej nie pokażę niż to, co on pokazuje. Szykuje się atak, rozstawione marinesy już są po prawej stronie, po lewej, po 3 miny z lewej strony, 3 z lewej strony prawej. No i bardzo ładny speed, ale teraz świetnie Snut zaatakował z dwóch stron, pięknie władował się w to wszystko, ale trochę za mało miał tej armii. Troszeczkę mu jednak brakowało, miny swoje również zrobiły, no i teraz zaopatrzenie armii jest na korzyść. Na korzyść najbliższego, świeże oddziały podchodzą, miny może przesadzić za chwilę bez bailingów, tu nic nie wykombinuje Snut, a żeby było jeszcze zabawnie, Snut ma tylko 2-1 na upgrade'ach, nie ma plus 2 do ataku, oj! Pięknie się rozsadziło, ta mina pięknie rozsadziła, chociaż udało się przyjmka przegonić, teraz jest ważny moment, żeby jak najwięcej medivaków zniszczyć. Problemem marinesy, odbudowanie marinesów to nie jest problem, odbudowanie medivaków kosztuje drożej, trwa dłużej, więc dobrze teraz zaatakował Snut, ale powinien chyba już pomyśleć, żeby się stąd wycofać. To zebrać... A, przy okazji mina chyba zniszczyła własną jednostkę. Aby było ciekawiej, plus 3 do ataku już u Terana rozpoczęte, a Snut jedzie na 1-1. Czy on stracił u siebie
Nie no, ma podwójny Evolution Chamber, tylko nie ma upgrade'ów. Czy on o tym zapomniał? Plus jeden do ataku dla Mutali. Trzeba przyznać, że posiada już sporawę statko, 17 sztuk. I teraz to Snud będzie chciał... Ależ piękne! No, trochę szczęścia się uśmiechnęło Snutowi. Miały być dropy z dwóch stron i Snut od razu pomyślał, dobra, był Medivac z jednej strony, Medivaki latają parami. Medivaki latają parami, a nie pojedynczo. Więc coś tu było nie tak. Postanowił się wrócić, pilnować, czy drop za sekundę znowu nie poleci. Link Bane muta plus 3 do ataku, plus 1 do ataku plus 2 do ataku dopiero u tych Lingów się rozpoczęło. Oj, to będzie bardzo bolało. Snut musi albo zaganiać przeciwnika i nadrobić te straty, albo wygrać bitwę zanim zaskoczy 3-3, bo jak zaskoczy już te 3-3, to będzie najprawdziwsza na świecie tragedia i z tym ciężko będzie wygrać. Snut posiada 25 mutali. To już jest oddział, który może wpadać do głównej bazy Terana i brać na cel pojedyncze budynki bardzo, bardzo szybko. Fajnie rozstawione miny z przodu, tu jeszcze poluje na te miny. Pamiętajcie, że zakopaną minę to nie może jej zaatakować. Zakopanej miny nie może zaatakować, jeżeli nie ma jakiejś jednostki, która może to odkryć. Czyli w tym momencie oczywiście jest to Overseer, który ma ulepszenie do prędkości. Oj, teraz ciekawe połączenia, ale nie były idealne. Tam były marudery, był też jeden tor i tu w sumie dobry cel jest. Jest to atakować, jedna mina oberwała. Zobaczymy jak te CV-ki, jest tor i kluczem, proszę Państwa, jest Magic Box. Udało się zabić tora. Co to jest Magic Box? Nie atakuje danej jednostki, nie każe ją atakować, bo wtedy Mutaliski zbiłby się w jedną kubkę, leciał formacją, nadleciał nad tora, nacisnął guzik H, zatrzymał się i to po prostu atakowało, co było pod nim. Bezpośrednio, tak można bardzo łatwo teraz liczyć, gdyby zbił się w jedną kubkę, zaczął to atakować, tor sprzedałby miazgę dzięki splash damage, które jest zadawane przez jego rakiety. No ale o tym może nie teraz, bo za chwilę będzie atak z dwóch stron, ależ ładnie tu przechwycony oddział, jest wpadnięcie do expy, ale widzimy, że nie wraca się w tym momencie Daisy, on chce atakować. To jest dosyć ciekawe miejsce, żeby zaatakować. Zobaczcie, tam nie ma gdzie, można tylko uciekać jak coś do tyłu. Gdyby teraz z dwóch stron zaatakował, z jednej strony Lingi, z drugiej strony Bane, to by było coś pięknego. Dwa Medivaki złapane, no i Daisy się wycofuje, spróbował zdropować, ale tam już oddział Lingów, małe statko czekało, żeby to przechwycić. Medivak się wycofuje, Baning połączył się idealnie wręcz. Walka z Marinesami bez Medivaków jest możliwa, ale nie w momencie, kiedy przeciwnik ma już plus 3 do ataku, zaraz miał plus 3 do obrony, a Snut siedzi tylko i wyłącznie na tym 2-2, a pamiętajmy o tym, że dopiero Hive się rozpoczęło. Musi być Hive gotowe, żeby można było robić 3-3 u Zerga, więc kupę czasu jeszcze do tych upgrade'ów i Snut zdaje sobie z tego w 100% sprawę, że to wszystko zajmie mu jeszcze naprawdę dużo czasu. Ile jest torów w tym momencie? Cały jeden, zniszczone są dwa. No właśnie, trzy tory to jest taka sweet spot, idealna ilość mniej więcej, żeby przeganiać mutale. To jest dobry moment, dawaj, piękny Medivac zestrzelony. To był już trzeci Medivac, ja powiem tyle, nie chciałbym być firmą ubezpieczającą... Czy to są zakopane Lingi, czy Bane-Lingi? To są zakopane Lingi. Nie chciałbym być firmą ubezpieczającą flotę powietrzną Dejsiego. To wychodzi drogo. Zakopał się przy Zelnadze. Oj, tak, będzie kabum! Aha, było kabum! Ależ piękna zakopana mina. To musiało boleć. Daisy, mam wrażenie, że robi się coraz bardziej zły. Jeszcze był skan, żeby z przodu nie było niespodzianki, ale dwa zakopane Baningi jeszcze czekają po stronie prawej. Myślę, że na to liczy. Aktualnie podejdzie jeszcze trochę kabum. Gdzie znowu udało się? Po raz kolejny dał radę to rozsadzić. Ależ to wygląda pięknie w tym momencie. Atak raz jeszcze świetnie podprowadził przeciwnika. Mutaliski zbijają się do walki, ale musi uważać, bo ma cały czas słabsze te upgrade'y. Niewielki oddział poleciał na stronę lewą, ale te podprowadzenie pod koniec. Prawdziwa poezja. Cudowne, panie dobry. Trzy wieżyczki, no tu jeszcze ciężko jest atakować, ale te kolejne miny. Coś wspaniałego. Raz, dwa, kabum.
i straty, zobaczmy, 26 tysięcy do 25. Zerk niewiele więcej traci od swojego przeciwnika. No ale Deishi... Powiem tak, Snut bardzo dobrze gra, a Deishi zaczyna popełniać błędy. Deishi miał mocniejszą armię, miał lepsze upgrade'y, ale przestało mu to jakoś wychodzić. Snut oczywiście powinien stracić tą jedną ekspansję, ale zobaczcie, że jego przeciwnik wydobywa aktualnie na dwóch bazach. Snut wydobywa, w tym momencie też na dwóch, przejął jeszcze sobie jedną trzecią, ale tu jest dosyć ryzykownie i niebezpiecznie, bo jest zbliżony do armii terańskiej, do bazy terańskiej. Niewielki oddział pobiegł bez mediwaków. Już nie, mediwaków jak nie było, tak dalej nie ma. Lingi w to bez problemu wpadną, zaczną podgryzać. 3-3 jest zakolejkowane. Zobaczcie, jak długo jest w plecy z upgrade'ami Zerg. Cały czas jest w plecy, nie ma tego swojego 3-3. On wie, że nie może pójść na bezpośrednią wymianę armii. Na bezpośrednią dużą jedną bitwę, bo najnormalniej na świecie to przegra. Świetnie Lingi udało mu taliski górą, żeby przechwycić to, co chciało uciekać. I teraz sytuacja Deishiego, zobaczcie, identycznie potracili wszystko. To nie jest... Zwykle to Zerg powinien tracić więcej tych minerałów. Czy tam są, tam są zakopane ciągle dwie miny? Tam są cały czas dwie miny zakopane. Leci już orbital, zniszczona jedna, druga, trzy wieżyczki zniszczone i teraz cel numer jeden to oczywiście SV-ki, parę sztuk tu padło, chyba raptem cztery w tym momencie, jak mniej więcej zauważyłem, no ale nie wydobywały również, w tym muły nie wydobywały, tam mogły być jakieś muły również złapane, bo przed chwilą były rzucone, nie wiem. Nie wiem, jak to tutaj mniej więcej wyglądało. Zakopany jeden link, więc tam będzie potrzebny skan po lewej stronie, aby odpalić, aby wylądować swoimi budynkami, bo jak wiemy, olbrzymia parusettonowa konstrukcja nie wyląduje na jednym zakopanym linku, bo trochę jest nierówna ziemia, jakby ktoś nie zauważył, jak to wygląda. I no, aha, znaleziono link. Z tego, co widzę. Ultraliski zaczynają się pojawiać. Nie jestem w tym momencie wielkim fanem tych ultralisków, z tego względu, że no, przyjrzyjcie się, że jest dużo maruderów. Ultraliski są kontrowane przez marudery. Kolejne eko oberwało. Tu jest próba zniszczenia jeszcze ekspy, ale się nie udaje. Szkoda, że nikt nie wpada po stronie lewej. Co robi teraz Deishi? No Deishi chce odbudować swoją armię, chce się... Jest w sumie Deishi przynajmniej Deishi, a Snut jest wymaksowany. Deishiemu właśnie to brakuje. Deishiemu to brakuje 30 punktów zaopatrzenia mniej więcej. Dorzuca dużą ilość maruderów. Pozakopywane miejscami miny, nie dość, że dają wizję, no to dają też ładne kabum. No i te oddziały. Podoba mi się, że Deishi nie trzyma w jednej kupie oddziałów, bo to porozstawiane na trzy mniejsze armie. Jest trochę bezpieczniej w momencie, w którym by spróbowały Banelingi zaatakować. A propos tych Banelingów, to... No, zaraz będziemy 45 Banelingów. To już się robi naprawdę mocna armia. Tu próba podprowadzenia, czy jakaś... Coś było zakopane? Nie tym razem. Tym razem nic nie zakopał. Będzie mieli atak z dwóch stron. Na to wygląda. Będzie zaraz chwilę atak z dwóch stron. Rozstawia. Gdzie tam z dwóch? Będzie mieli atak za chwilę z trzech stron, z tego co widzę. Jest już podejście. Banelingi z jednej, z drugiej strony Lingi próbują odciąć. Ależ to boli wszystko. Świetne otoczenie. Tylko czy teraz wystarczy tej armii, którą posiadał Ultraliski? Muszą to wyczyścić. Mutalisków zbyt dużo już nie ma. Bardzo mądrze zastawia się z tyłu. Deishi za chwilę może będzie co najwyżej spakowane coś, ale ekspansja została zniszczona, nie ma ekspy, nie ma wydobycia na tej bazie, wydobywa teran tylko i wyłącznie z jednej bazy, a Zerg odbudowuje się, 70 lingów na raz wyprodukowanych, 5 mutalisków, 3 ultraliski, więc armia będzie miała mocniejszą, tylko wydaje mi się, że trzeba będzie odpuścić tą ekspę, chyba że zaatakuje teraz dobrze od tyłu, odcinając drogę, ucieczki mutale pozbywają się mediwaku, tu pachnie 1-1. No ale z drugiej strony dobre miny będą w stanie rozwalić te lingi. No i właśnie, ile tych mediwaków zostało już zniszczonych? 28 mediwaków! No takie rzeczy to bolą i to znacznie, jak nie do jednej bazy, to spróbujmy dostać się gdzieś do drugiej. Nie krępujmy się. Tu zawsze jest na takiego miejsca, jest containment z jakiegoś powodu rzucony.
to jeszcze było ciekawsze. Hej! No tu przydałoby się w sumie Bane'u bardzo ładnie. Dejszy akurat mi kuruje ucieka, ale on nie ma, ma tylko dwa medivaki. Każdy steampack może być jego ostatnim. Nie ma jak leczyć tych jednostek. Steampack zwiększa prędkość ataku, ale pamiętajmy też, że zabiera 10 punktów życia. A Marinesy, Marudery, no tego... Marudery jeszcze trochę mają. Marinesy muszą być non-stop leczone. Gdzieś tu kiedyś było eko. 1500 do 1900. Tak to wygląda. W tej chwili. Wydobycia tylko i wyłącznie na jednej bazie u Terana. Zerg wydobywa aktualnie na trzech. A do tego jeszcze będziemy mieli speedlingi, bo jest tworzony tej Adrenal Glands. Żaden problem, adrenaliny trochę by się tutaj przydało, żeby poszaleć. Jakiś dropik, zostanie on przechwycony przez Medivaki. Musi być przechwycony, Medivaki będą przechwycone przez Mutaliski. Dwie salwy, raz i na dwa, ajajajajaj, prawie. Tu fajnie by wprowadził pod wieżyczki, dobrze, że się wycofał. No, muły jeszcze pomagają trochę, ale zbyt długo tego nie zrobią. Tam jest tylko jedna baza, musi Terran przejąć kolejną bazę, jeżeli chce liczyć na to, że uda mu się to wygrać. Musi mieć jeszcze jedną bazę, a przede wszystkim byłoby dobrze, jakby obronił tą bazę. Zobaczył Deichi, puść, ale to będzie fajne, Bane'y się przy okazji rozwaliły na SV-kach, więc może zaśpiewać sobie Deichi piosenkę. Miałem kiedyś eko kolorowe, ale właśnie mu się ono skończyło. Bane'y, tam były zakopane Bane'y. Kolejny oddział zniszczony, to już trzecia mina i kolejne Bane'y, coś wspaniałego. Ja nie wiem, czy nie było jakiejś konwencji podpisanej przeciwko Bane'om przeciwpiechotnym, ale a propos tego, właśnie miny się dwie rozsadziły na tych mutalach, to je też zabolało, tylko że już jest o wiele za późno. GG 1-1, świetne spotkanie, świetna mapa. Startujemy z mapą numer 3, Dash and Terminal. To jest mapa z najnowszego sezonu. Już mi się ona podoba. Mam wrażenie, że tutaj coś ciekawego będzie się działo. Zobaczcie, na środku u góry jest wyspa z dwoma gejzerami. Będzie tu ogólnie zabawnie. Zelnaga na środku, również bezpośrednio na środku i trochę niżej po środkowej linii również jest jedna Zelnaga, więc mapę można podzielić oczywiście na dwie części, ale mam wrażenie, że będzie dosyć ważna walka momentami właśnie o tą wyspę. Do tego są dwa pola złotych minerałów. Pierwszy Reaper naprawdę szybko może się tutaj dostać pod bazę przeciwnika i mi albo się wydaje, albo nie mam dźwięku z gry, tylko muzyki. Mam dźwięk, okej. Niech będzie, myślałem, że mi to wszystko pokradli. Niewielkie przejście jest z tej strony. Ogólnie mapa jest inna niż większość, które znamy. I co robi Snut? Od razu przejmuje złotą ekspansję. Ma gaz, ma spawning pool, myśli o złotej ekspie. Bo złota ekspa to jest to, co zergi lubią najbardziej. W szczególności Snut, który uwielbia swego czasu, no był znany z bardzo takiego, jak to mówię, siłowego stylu gry. Czyli z multum roachy. Byle roachy i do przodu, niczym się nie przejmując. Powinna nas cieszyć jedna rzecz, otóż w na tym Homestore Cup nie powinniśmy zobaczyć już zbyt dużej ilości Swarmhostów. Jak wszyscy doskonale wiemy, Swarmhost został tak znerwiony, że ja osobiście nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem Swarmhosty. Próbuję sobie to jakoś tu przypomnieć, ale mam z tym... no mam z tym problem. Kiedy były Swarmhosty po tym ostatnim nerfie? Oczywiście Deichi już widzi, czego powinien się tutaj spodziewać. Jaka niespodzianka dzień dobry, będzie. Dzień dobry, serdecznie sam siebie słyszę. Państwa, witam. No, może to wyłączmy. Okej. Już jest. No i co jeszcze? Do tego będzie
kamienie przygryza, chciałby szybciej się dostawać pod bazę przeciwnika. To jest dosyć ciekawa opcja, to trzeba przyznać, normalnie trzeba obiegać, kamienie są ogryzione, więc w tym momencie Daishi musi szykować się do obrony z dwóch stron. Marzenie dla Zerga w sumie, taka mapa, wpada Lingami, dobra, Reaper będzie zagryziony i tylko i wyłącznie jeden Reaper chwilę przyblokował ekspansji, ale nic na tym nie wyszło. Nic tutaj się nie udało więcej z tym zrobić. Jeszcze chwila tutaj odpisuję coś na Skype'ie organizatorów. Jakieś dzikie akcje są. I wracamy do gry. Lecimy więc. Dobra. Kamienie do przegryzienia, nie pozwolą zaatakować od dołu, Snut ma złotą ekspansję, dorzuca sobie Lair, jest Roach Warren, o którym już wcześniej mówiłem, Speed zapewne na Roachach niedługo zobaczymy, no i wydaje mi się, że Snut spróbuje zalać przeciwnika tymi Roachami. Pierwsze trzy sztuki już są, ale one powinny grzecznie ustawić się... Ach, idealny moment! Idealny moment, żeby kamienie tu zablokować. No idealnie się udało, teraz musi naokoło Daishi jechać. Dwójka Roachy z przodu próbuje to powstrzymywać, nowych jednostek aktualnie tu nie widzimy, nowych Roachy, za to są same Lingi i do tego wszystkiego Spire, co mnie troszeczkę tu dziwi w tej chwili, ale z drugiej strony to mnie dziwi troszeczkę z tej chwili, co się tutaj dzieje. Ponieważ zwykle przyjmowana jest złota ekspansja, robi się te roacze, ponieważ co blokuje nam możliwość? Jeżeli na dwóch batach jedziemy ze Spire, no to nie brakuje nam zwykle minerałów, brakuje nam zwykle tego gazu. Chyba, że Daishi postanowił to lekko zmienić, ale w tym samym momencie musi on uważać, bo jednak zaczyna się już ta agresja. Jedna mina, więc jeżeli ktoś chce podbiec z tej strony, będzie z automatu atakowany. Chciałby Daishi Snut przegryźć kamienie, żeby szybciej podbiegać pod tą bazę swoją, ale jakby ktoś nie zauważył, średnio to wychodzi. Okej. No i teraz... Jeszcze poprawię jedną rzecz. Pięknie. Powinno być już idealnie. W tej chwili. Dobra. Mutale. Mutaliski to nie jest coś, co zwykle się pojawia, jeżeli szybko przyjmowana jest złota ekspansja. Zastanawia mnie coś innego. Czy Teran zeskautował to? Tak, Teran zobaczył, że jest Spire, zdaje sobie sprawę, jaka tu jest niespodzianka. Overlord leci, żeby pomóc pozbyć się miny. No i te mutale coś mogą zrobić. W sumie odcinek do przelecenia jest naprawdę niewielki. W tym czasie jest atak z przodu Lingami, taki udawany. I nie ma tutaj nikogo. Już on to zeskautował. Dlaczego? Dlaczego nie postawił żadnej wieżyczki sobie? Ja tego nie rozumiem. Techlaba już nie da rady zniszczyć, żeby powstrzymać tego steampaka. Za to SCV-ki obrywają. Ślicznie 9-10 jednostek zabitych. No i średnio może teraz wyjść. Chyba niepotrzebnie z marnicami chciał powalczyć chwilę. Jest zawolowany Daishi. Jeszcze tutaj próba złapania kolejnych SCV-ek. Bardzo ładnie. Fajnie, 14 zabitych sztuk. Więc jestem jak najbardziej na tak w tej chwili. Jeszcze kolejne, nie udało się wieżyczki skończyć robić, ależ Daishiego to boli, jest 1 do 1 i pachnie tu już coraz bardziej tym 2-2, tym bardziej, że medivaków żadnych nie ma na razie. Żeby było zabawniej, nie było medivaków, które by Marinesy leczyły, Daishi stracił wszystkie tu oddziały piechoty, niewielki oddział się jeszcze pojawia, uwaga na minę! Czemu ta mina się nie zakopała? Nie wiem, czemu się nie zakopała, ale byłam tutaj w sam raz. Daishi się po prostu pogubił. Najnormalniej na świecie się pogubił. A wystarczyło, że postawiłby jedną wieżyczkę wcześniej. Widział, co się szykuje. Widział, że przeciwnik będzie grać mutaliski. Widział Spire i nie zareagował w żaden sposób na to. GG! Snut wygrywa 2 do 1. Two base. Sure, oczywiście, że two base muta ze złotem. Co jest trochę dziwne, bym powiedział. No to są trzy bazy. Dobra, wielkie dzięki za uwagę na YouTubie. Na streamie nigdzie nie uciekajcie, a na YouTubie zapraszam do subskrypcji kanału.
i zostawienie jakiegoś miłego komentarza. Powiedzcie, co o tym wszystkim myśleliście. Do zobaczenia, do usłyszenia, Tuba, a z nim niech nigdzie nie ucieka.